Kolejne wątki w sprawie wypadku, w którym zginął policjant. 28-letni sierżant, który 31 stycznia zginął w wypadku drogowym między Jasieńcem a Ołudzą, niedaleko Zawiercia, był kompletnie pijany. Miał prawie 2 promile alkoholu. Policjant wracał nad ranem po służbie. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem i wypadł z drogi. Zginął na miejscu. Prokuratura w Myszkowie zleciła Biuru Spraw Wewnętrznych Policji przeprowadzenie czynności dotyczących ewentualnego popełnienia przestępstwa dopuszczenia do prowadzenia pojazdu mechanicznego przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości. W tym wątku chodzi o sprawdzenie, czy inni policjanci z komendy w Zawierciu mieli świadomość, że kierujący pojazdem wsiadł do samochodu, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Prokuratura będzie też sprawdzać, czy policjant nie pełnił służby, będąc nietrzeźwym. Jak się okazuje, w komendzie policji w Zawierciu znaleziono także butelki po alkoholu. Sprawę jako pierwsza nagłośniła Gazeta Wyborcza. Nikt nie wie, nie ma pewności, czy butelki, które znaleziono w szatni Wydziału Ruchu Drogowego po alkoholu, to był ten alkohol, który pili policjanci. Natomiast pewne jest to, że po wypadku przeszukano szatnię Wydziału Ruchu Drogowego i tam znaleziono butelki po alkoholu. To oczywiście jest poszlaka, która wskazuje, że policjanci pili po służbie. Co więcej, moi informatorzy z komendy twierdzą, że tajemnicą policznela było to, że w szatni Wydziału Ruchu Drogowego funkcjonuje taki nieformalny drink bar, gdzie policjanci mogą sobie skoczyć na kielicha i napić się z kolegami. 28-letni policjant, który zginął w wypadku, osierocił 2 dzieci.